Śląsk-Wrocław, to też spore zamieszanie. Musimy wrócić do tego tematu, bo dokładnie za tydzień rozpoczną się przygotowania piłkarzy do rundy wiosennej. Bez trenera, ciągle nie ma szkoleniowca. Jak to nim zostanie? No to proszę wybaczyć, w tej sprawie wypowie się niedługo zarząd. Wiem, że trwają rozmowy, wiem, że jest kilku kandydatów. Ale poznamy nowego szkoleniowca jeszcze przed rozpoczęciem tych przygotowań? Czy nie ma tej pewności? Nie, tylko jeszcze raz, panie redaktorze, znaczy z pełnym szacunkiem. Bardzo proszę się udać z tym pytaniem do prezesa zarządu. No właścicielem Śląska Wrocław jest dalej gmina Wrocław, dlatego pytam prezydenta. Ale ja nie mam takiego złego obyczaju, żeby jako właściciel wtrącać się do bieżących zadań zarządu klubu. Pytałem wczoraj, wiem, że są w bardzo zaawansowanych rozmowach. Mam nadzieję, że te rozmowy zakończą się jeszcze przed... i zostaną domknięte jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego etapu szkoleń. Śląsk źle zakończył rok 2016. Mam nadzieję, że dobrze rozpocznie rok 2017. Potwierdzam także to, i to jest oczywiście już kwestia właściciela, że bardzo niedługo, już w sensie formalnym, uruchomimy procedurę sprzedaży Śląska. Sprzedać jesteśmy gotowi Śląsk wtedy, kiedy znajdziemy nowego właściciela, który przedłoży nam wieloletni plan inwestycyjny związany z prowadzeniem Śląska, czyli inaczej mówiąc, udzieli bardzo mocnych gwarancji dotyczących wzmocnienia wrocławskiego klubu.